Siemano, z tej strony oczywiście Jacob, a w dzisiejszym odcinku jesteśmy z ekipą na boisku. Siemano. I będziemy wykonywali cztery różne wyzwania. Po każdym wyzwaniu najsłabsza osoba odpada. A wyzwania w dzisiejszym odcinku mają na celu wyłonić najlepszego zawodnika w naszej ekipie. Wszystkie konkurencje zaczniemy od rozgrzewkowych strzałów w poprzeczkę. Następnie sprawdzimy umiejętności strzeleckie z dystansu. Mowa tutaj o 16 metrze. Potem przejdziemy do testu szybkości na odcinku 40 metrów, ale także celności. A w kolejnej konkurencji sprawdzimy przede wszystkim dokładność naszych podań oraz orientację na boisku. A na koniec pojedynki 1v1 z bramkarzem zadecydują o tym, kto zostaje najlepszym piłkarzem w naszej drużynie. I umówmy się, że 50 tysięcy problem pod tym odcinkiem to będzie jakiś kolejny filmik z ekipą z boiska. Pasuje? Tak, tak jest. Pasuje. Tak, lajkujcie. Co trzeba mówić na boisku? Tak. Okrzyk. Dobra, to cringe'owe jest. Nie róbmy tego. No. Dobra, to cringe'owe jest. Dzisiaj gram Fortnite'a w jacuzzi. Co to jest? Dobra, to cringe'owe jest. Nie róbmy tego. Dobra, lecimy do pierwszego wyzwania. Zaczynamy sobie od rozgrzewki. Cała rozgrzewka po prostu polega na tym, że ustawiamy piłkę gdzieś na tym 9-10 metrze, bo to jest trochę niewymiarowe. I pierwsza osoba, która trafi w poprzeczkę, wybiera kolejność, w jakiej będziemy wykonywali konkurencję. Wszystko jasne? Tak. Tak jest. To kolejność, kto ma więcej dzieci, zaczyna. O. Chcesz zaczynać? Tak, no. Ja mam trójkę. Dawaj. Jasiu, poprzeczka. Nie. Rogalik lecisz, tak? Robert, Rogalik, Karlo. Druga osoba i... Aj. Podobno 5 lat grał profesjonalnie, okej? Okay? Zobaczcie, jak to się robi. Pokazać wam? O, Faresz teraz. Dobra, Faresz leci. Bo... Najbliżej. Za pierwszym, patrz. I... Nie wiem, kto bliżej, czy Farel, czy Matek. Dobra, no. Próbujemy. Najblisko. Dobra, kto był najbliżej? Ja. Tak, Jasiu. Dobra, Jasiu był pierwszy. Jasiu, wybierasz kolejność, w której będziemy strzelali z 16 metra. Dobra, to ustawić się tutaj, proszę, zapraszam. Pierwszy Farel. 16 czy 11? 16. Drugi młody, o. Trzeci ja. Według wzrostu idziemy. Czwarty Rogalik i ty zamykasz. Dobra, okej. Creme de la creme, deser. Pierwszą konkurencję zaczyna Farel. Ogólnie całość polega na tym, że jeżeli on nie trafi, a wszyscy pozostali trafią, to po prostu Farel od razu odpada. Kto strzeli, przechodzi dalej, o tak. Teraz wam pokażę, jak się nie gra w piłkę nożną. Gotowy? Moja krew. Dawaj, Farel. Farel i... Poszła! Lecimy. Mateusz i... Czy... O, ale światło bramki. Dawaj, kameruje się? Wszyscy wierzą w ciebie, że Nobijka jest. Ja się do góry! Tak jest! Ale to dobrze. Ja jestem zaskoczony. Który ruch ma tak? On nie powie. Tam? Okej. Okay. Pokazał, gdzie strzela. No zobaczymy, czy trafi, czy... Trafi Rogala! Przechodzi. Pozdro. Ciekawe, jak się czują z tym, że ziomek przyszedł w klapkach na boisko i przegrywają, nie? Ja prawa noga i... Jest! Dobrze, mamy! Ja i Rogal przeszliśmy dalej, teraz jeszcze chłopaki grają. Przechodzimy do kolejnej... Podejście numer 2, Farel! Łatwo, jaka bramka! Ale siedzi! Uwaga, Matek i... Powiedziałbym, że jest blisko, ale bym skłamał. Patrzcie, w którą stronę strzelę. Zaciążony rozbieg Ronaldo i... Dalej, Matek versus Jasiu. Lewą okienko. Jest, mamy to! No, ładny bejcik, bejcik. Jasiu, proszę. No jeżeli Jasiu nie strzeli, to niestety odpada. Jay Dąbrowski! No ta piłka jest za lekka, jak graliśmy to taką lekarską piłeczką. Jak się wychowuje dwójkę dzieci, to ostry sos to jest nic. Do Gerbera takiego leją. Ja chyba rzeczywiście odpadam. Dobra, a my lecimy do drugiej konkurencji. W pierwszej konkurencji testowaliśmy celność, w drugiej będziemy testowali szybkość. Całość po prostu polega na tym, że od 50 metra biegniemy na jakiś 13 metr i liczy się nasz czas. Po co jest piłka? Jeżeli trafimy, to odejmujemy sobie sekundę od czasu. Jeżeli nie trafimy, to dodajemy sekundę do naszego biegu. Ja pokażę. Patrzcie. Jasiu, pokażę, o co chodzi. Dokładnie tak. Mamy biegnie i... O to chodzi. 400. Dobra, Farel poszedł, biegnie i... Czy trafi? Nie trafia. Okej, okay, ale czas? 4 sekundy. 4 sekundy? Nie kłamie. 4 sekundy. 4 sekundy i 300, ważne. 3, 4, tak. Dobra, poszedł Matek. Na razie trochę gorzej chyba odprawiał. Nie bardzo szybko też i też nie trafia. 3,89. To był szybki zawodnik. Skurczybyk. Zajebiście szybko wszyscy. 4, start. Rogalik poszedł, Matek delikatnie szybciej od Farela i... Rogal trafia! O kurde, trafił. 4 minus 1.
3-16. Nikt w niego nie wierzył. Każdy mówił, grubiutki to sobie nie poradzi. Ja jedyny mówię, nie mówcie tak, chłopaki. To jest naprawdę wysportowany kocur. On wam pokaże. I dał radę. Wydaje mi się, że mogę odpaść rogal, zarąbiście poleciał. Jasiu, mów i lecimy. Uwaga. 3, 4, start! Ruszył. Nie no, co to jest zwalnianie? Co to jest zwalnianie? To nie był pełen speed. 3-41. Trzy, cztery, go! Ole, poszło! Dostał na ramię! Idealnie! Jest. Druga konkurencja za nami, a w trzeciej sprawdzimy sobie refleks oraz celność podań. Tym razem po prostu osoby ustawione dookoła bramek będą podawały piłkę po ziemi z ręki, a matka zadaniem jest trafić do jak największej ilości bramek. Mamy 10 podań i zobaczymy, ile uda mu się tych brameczek ustrzelić. Lecimy! Lecimy? Dobra, no to lecimy. Piona! Matek! 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 Wszystko na razie trafione! Matek! Dzień! Matek! Oj, cięższa Matek! No tutaj my bad, bo jest 6! Matek! Na 7! Matek! Jest 8! Matek! 7! Oj, tutaj nie weszło! Nie wiem, czy już nie jeszcze koniec, ej! Koniec, to jest chyba teraz! Był właśnie, no! Myślę, że Matek 8 na 10! Gratulacje, 8 na 10! Zarobiliście! O, lecimy widzowie! 3, 4, ryf! Rogal! Rogal! Rogalik! Ja. Rogal! Na 2. Rogal. Okej, okay. Jest przed Rogal, chyba to jest. Rogal zaspał, jest trafiony. Rogal! Nie trafiony, mamy chyba już Rogal. Rogal. 6, teraz jest 7. Rogal! Ej, nie kozuj mi! Rogal! Rogal! 9. 10, koniec! 8 na 10. Trafiłeś 2. Tak, czyli 8 o 1 więcej od matka w takim razie, no i przyszła kolej na mnie. Trafiłem 8, widzieliście to, gościu? 3, 4, tylko! Okej, okay, tylko zacząłem. Tylko! Jest ukochany! Dobra, jest pierwsza, honorowa! Jacob! Nie, jest dobra, okej. Okay. Jacob! Nie trafiona. Nie trafiona, okej. Okay. Ile jest droga? Jeszcze. Nie trafiona chyba. Chyba będzie. Ostatnia. Chyba jest koniec, bo tam był słupek. 6? 7. 7? VAR rozstrzygnął, że w trzeciej konkurencji wygrał na pewno Rogalik z 8 trafieniami i Matek również z 8 trafieniami. Ja ich miałem chyba 6 albo 7, tego nie do końca wiemy, ale wiem, że odpadam, więc panowie grają w finale, a w finale muszą pokonać slalom i następnie wygrać z bramkarzem 1 na 1. Każdy z nich ma 3 próby i oczywiście liczy się łączna suma by the way. Po prostu suma strzelanych bramek. Dobra, lecimy. Dawaj! Ja pierdzielę! Matek Rogala, kolejny pachołek, mijany 1v1 i... Kto wygra bramkę? Ona! Jedzie szynka. Mateuszek leci, pierwsza próba. Oj, tutaj jakieś problemy, ale biegnie jeszcze Matek i ma 1v1. Czy trafi? Kiwa, nie kiwa, oj! Problemy Matek, tu 1 na 1 wygrywa! 1-0 dla Matek Rogali! Za dużo chciałem, wystarczyło strzelić jakieś kiwki. Kurde, Matek, obstawiłem! Nic nie obstawiłem. Szacuneczek staje za obronę i lecimy do Rogala. Drugi raz Rogalik. Dobra, spokojnie. Niutki. Sobie hop hop. Niutki. O nie. Oj. I jest pod Rogali, czekamy, że Matek Rogali! Wyczuł go! Bardzo ładnie po raz kolejny! Moja druga próba, lecimy, muszę strzelić. Czy Matek wyrówna z Patrykiem Rogalą? Matek, teraz pewnie jest ten slalom i... Czy znowu uda się w piłkę? Nie strzelaj! Jest go! Pewny. Mamy to, 1-1. 100 kilo samo się nie zrobiło, także lecę z nim. 2-2. Rogalik... 1-1, Rogalik leci. Rogalik i... Ty trafi drugiego! O nie! Ale zes! Jest! Nie trafił, kochani! Ja pierdo! Jeżeli strzelę, dogrywam. Nie strzelę, jakaś dogryweczka. Dogryweczka będzie, tak. Co, jest. Lecimy. Leci. Mateusz nie wywrócił jeszcze. Slalom w miarę pewny i nie będzie lepszej kadykamy. Jeden. Matek! Specjalnie do ciebie. Dogrywka, kurwa młody! Lecimy z nim!
dogrywce panowie zagrają po prostu jeden na jeden w karnych. Jak to mówią młodzi ludzie, masakracja, nie? Zaczyna Mateusz. Jeżeli Mateusz nie trafi, Rogal trafi, kończymy. Okay. Mamy szansę. Buziaczek dla piłki. Hamer! Dawaj, Dałeś to? Miałeś to na kamerze, co mu pokazałem? Nie. I leci Patryk Rogala, czy wygrał? Gratuluję. Tak. Dobrze, bo Robert by mnie zabił, jakbym karnego nie strzelił. Dziękujemy jeszcze za cały odcinek. Gratulacje dla Rogala i trzymajcie się do następnych miłego dnia. Siema. Pa, pa.